Dzień dobry państwu, Jacek Balkan. To jest cotygodniowy motodziennik, program w którym w zeszłym tygodniu pojawiły się reklamy. Ja nie jestem w żadnym programie partnerskim YouTube'a, monetyzacja od samego początku jest wyłączona. Natomiast dostałem informację, że fragment filmu, który wykorzystaliśmy, fragment kroniki filmowej jest zastrzeżony i właściciel praw do tego filmu, jeżeli ktoś chciałby go cytować, zastrzega sobie prawo umieszczenia reklam. Właśnie przy tym filmie, więc te reklamy były właśnie z tego powodu, chyba że z innego powodu. Otóż dostałem też maila z YouTube'a, że oni teraz, nawet jeżeli monetyzacja jest wyłączona, będą umieszczać reklamy niezależnie od tego, czy ktoś sobie życzy tego, czy nie. Chyba, że jest się w programie partnerskim, no to wtedy będzie można wyłączyć te reklamy. Więc zobaczymy jak będzie dzisiaj. Poproszę o komentarze. Jeżeli jakieś reklamy by się pojawiły, to proszę mi dać znać i ja po prostu przystąpię do tego programu partnerskiego YouTube'a. No i wyłączę monetyzację i to powinno pomóc. To tyle tytułem wstępu. Teraz sprawdzimy, co ciekawego dzieje się na rynku samochodów używanych. Nasi widzowie mają czasem naprawdę nietypowe samochody do sprzedania, a to jeden z nich. Kia Magentis, czyli auto z segmentu D, które w kolejnej odsłonie nosiło już nazwę Optima. Ten egzemplarz ma sporo zalet. Był garażowany, jest bezwypadkowy, z jedną drobną szkodą parkingową w historii i od pierwszego właściciela. Pod maską dwulitrowy diesel o mocy 140 koni. Całkiem przyjemny silnik, a przebieg to zaledwie 95 tysięcy kilometrów, więc to jeszcze pojeździ. I to całkiem fajnie jeździ. Tak przy okazji cena to 22,5 tysiąca Złotych. Kolejna propozycja to Opel GT, najfajniejszy Opel pierwszej dekady XXI wieku. Oprócz Merivy OPC, oczywiście. Mało tego na polskich drogach, wiele osób zdążyło już zapomnieć, że takie auto w ogóle było. A było i fajnie jeździło. 2-0 benzyna pod maską, 265 koni, atrakcyjna sylwetka, schludne wnętrze, napęd na tył, oczywiście 5,7 sekundy do setki, więc naprawdę nieźle. 4200 egzemplarzy powstało, a to jeden z nich. Auto jest z 2008 roku. i ma 111 tysięcy przebiegu. Wyceniono je na 45 tysięcy złotych. Za 50 500 zł dostaniemy coś jeszcze fajniejszego, praktycznie nowego, choć z 2017 roku uaza. Pod maską silnik 2,7 benzyna 148 koni, ale to z opisu biorę, bo nawet rosyjska Wikipedia nie ma takiego motoru w opisie, co jest możliwe, bo to samochód z wojska z licencyjnym koreańskim motorem i skrzynią. Przebieg jest symboliczny, 500 km. Na koniec ładnego landrowera. Discovery jeszcze Państwu pokażę. To jedynka po lifcie z 1997 roku z 4-litrową v pod maską, z gazem za 33 900 zł. To nie jest mało pieniędzy. Jedynkę z dieslem już za dychę można znaleźć, ale tu i wnętrze jest piękne i przebieg deklarowany niewielki, nieco ponad 200 tysięcy, a i stan blacharski wydaje się bez większych zastrzeżeń. Kolejna porcja ciekawych motoryzacyjnych ogłoszeń już za tydzień, a teraz motoryzacja na świecie. Spalinowa i elektryczna. A zaczniemy i od takiej, i od takiej. Ponad 300 tysięcy złotych. Za kombi nawet 306 tysięcy, plus dodatki trzeba zapłacić za Peugeota 508 w wersji PSE. Ja wiem, że cennik został opublikowany w lutym, był czas by się oswoić, ale ponad 300 stówy za 508? Dla przypomnienia jest to auto z segmentu D. Odpowiednik Passata, Mondeo i Insigni. Wersja PSE to hybryda doładowywana z gniazdka. Silnik benzynowy 1.6 turbo ma 200 koni, do tego dwa motory elektryczne po 110 koni. Łączna moc to 360 koni. Na samym prądzie można przejechać 50 km, a czas potrzebny na osiągnięcie setki to równie imponujące co absurdalne 5,2 sekundy. Bardzo doceniam to, jak jeszcze PSA teraz Stellantis po cichu tak naprawdę odjechało Volkswagenowi z technologią aut elektrycznych i doładowywanych z gniazdka. Jeśli popatrzymy na szum dookoła ID3, a potem przejedziemy się świetnymi, elektryczną Corsą albo 208, to tym trudniej tę dysproporcję medialnego przekazu zrozumieć. Busa e-trawalera, też ostatnio poznaliśmy, też jest rewelacyjny. Ale 300 tysięcy za 508 BMW Trójka, czyli odpowiednik rozmiarem, ale z segmentu premium, dostępny jest w odmianie 30E. Dwulitrowy silnik benzynowy. 184 konie, jeden silnik elektryczny 113 koni, 66 km zasięgu. Osiągi są ciut gorsze, 5.9 do setki ale równie niepotrzebne, a cena 179 tysięcy złotych. Ja wiem, że trudno te auta zrównać wyposażeniem, to znaczy w BMW może być plastikowa kierownica za te pieniądze i szyby na korbki, ale dysproporcja jest tak czy inaczej szokująca. Zostańmy w ramach koncernu Stellantis jeszcze przez moment. Alfa Romeo sprzedała w zeszłym roku 35 tysięcy aut. W tym samym czasie Porsche dostarczyło 34 tysiące egzemplarzy klientom. Z tym, że samych 911, ale Porsche ma w ofercie dużo różnych modeli. Alfa tak naprawdę tylko dwa, Giulia i Stelvio. Na tonale poczekamy pewnie z rok, ale do tego średniej wielkości suwa dołączy jeszcze jeden mały z segmentu B. Auto powstanie na platformie znanej już m.in. ze wspomnianych Corsy, Peugeota 208 czy 2008. I tego ostatniego będzie odpowiednikiem, jeśli chodzi o rozmiar. Paladę, taką nazwę będzie nosić, będzie dostępne z paletą silników, które doskonale znamy. Paletką właściwie, benzyna 1.2, 130 albo 150 koni, być może diesel 1.5 oraz napęd elektryczny, bateria 50 kWh i silnik na tylnej osi o mocy 136 koni. Zasięg nieco ponad 300 km i pewnie będzie jeszcze jeden nieco mocniejszy, albo dwa słabsze, bo w planach jest też auto z napędem na cztery koła, a w przypadku elektryków dużo łatwiej i taniej jest dać dwa motory po jednym na oś niż skomplikowany układ przeniesienia napędu, wał i skrzynię kątową. Pod koniec przyszłego roku auto ma się pojawić w sprzedaży. Wersja elektryczna na początku 2020 23 roku. Gdzieś się Porsche nam zaplątało, więc warto wspomnieć o specjalnej, limitowanej edycji modelu 911. Jest to Tribiani Edition, czyli kartonowe pudła... I pokrowiec. I jest to nawiązanie do specjalnego odcinka przyjaciół, który miał premierę kilka dni temu. Jak Porsche to Volkswagen. Mamy kilka ciekawostek związanych z samochodem, na którego kolejną generację chyba nikt nie czeka. To Volkswagen Passat, aktualnie nam panująca B8, debiutowała w 2014 roku, szmat czasu. Ale prace nad B9 trwają, co w obliczu kasowania kolejnych sedanów, Mazda 6 i Forda Mondeo, wcale nie jest sprawą oczywistą. Co wiemy? Przede wszystkim Passat, którego możemy się spodziewać w roku przyszłym nie będzie dostępny w wersji elektrycznej, ale jako hybryda doładowywana z gniazdka owszem. Jednak podstawowy rodzaj napędu to silniki benzynowe i prawdopodobnie również wysokoprężne. Będzie odmiana kombi, czy będzie sedan, to jeszcze nie jest przesądzone. Podobno liftback, wariacja pięciodrzwiowa jest całkiem serio rozważana, co niespecjalnie powinno dziwić, bo dzięki temu łatwiej zrobić praktyczne auto o zgrabnej sylwetce, przynajmniej niektórym się to udaje. Passat B9 ma być również wyraźnie większy. Ma być bliżej superba niż aktualnie sprzedawane. Wersji. a skoro do Skody przeskoczyliśmy, w salonach stoją już pierwsze Eniaki, czyli elektryczne SUWy. 4 metry i 65 centymetrów długości, więc to bardziej Kodiak niż z francuska Karaku, czyli Karok. I tak jak Kodiaka, również Eniaka można dostać w wersji siedmioosobowej. Wiary w to, że Polacy się chętnie ze spalinowego auta na elektryczne przerzucą, nie ma w nas za specjalnie, ale jeśli porównamy cenniki, to może się okazać, że nie będzie to takie trudne. Zwykłe auta z konwencjonalnym napędem bardzo bardzo podrożały i są trudno dostępne. Elektryczne nadal drogi, ale w związku z punktem pierwszym różnica się zaciera. Kodiak z dieslem 200 koni albo benzyną 190 koni z napędem na cztery koła kosztują 154 tysiące za benzynę, 164 tysiące za diesla. Eniak 183 tysiące z baterią prawie 60 kW, 180 koni. Zasięg nieco ponad 400 km. Za 211 tysięcy dostaniemy mocniejszą 211-konną wersję z akumulatorem prawie 80 kWh, to ponad 530 km zasięgu. Będzie jeszcze słabsza i tańsza wersja, 50 kWh, jakieś 330 zasięgu i niecałe 150 koni. Będą mocniejsze i z napędem na cztery koła. Będzie też i to niedługo odmiana QP. Coś jak BMW X4 czy Renault Arkana raczej. Mamy dwa zdjęcia szpiegowskie: jedno z toru, a drugie z jakiejś sesji. Z zapewne i trzeba przyznać, że stroniąca od kontrowersji czeska marka w końcu je wywołała. Bo niektórym auto się podoba, innym wcale. Być może premiera wersji Coupe będzie miała miejsce na targach motoryzacyjnych w Genewie. Dwie edycje przepadły, bo wirus, ale kolejne spotkanie w 2022 roku, w lutym, zostało oficjalnie potwierdzone przez organizatora. Co na razie niewiele daje, bo branża po pierwsze cierpi, krwawi przez brak samochodowej elektroniki, po drugie robi premiery w internecie i jakoś nie narzeka, więc spotkanie w lutym będzie prawdopodobnie być albo nie być nie tylko tego wydarzenia, ale wszystkich jemu podobnych albo większości. Rolls-Royce będzie miał elektryczne auto, sedana o nazwie Silent Shadow. Auto powstanie w pewnej części z wykorzystaniem platformy BMW 7, ma mieć od 90 do 120 kWh pojemności i zasięg od 550 do 700 km na jednym ładowaniu. Kiedy się pojawi? Nieprędko. Ile będzie kosztowało? Raczej dużo. Hyundai ogłosił zakończenie prac rozwojowych nad silnikami spalinowymi. Chce produkować nawet milion aut elektrycznych rocznie i przy okazji zdobyć przynajmniej 10 Procent udziału w tym segmencie. Jednocześnie w najbliższym czasie ograniczy dostępność modeli napędzanych w sposób tradycyjny. Czy to ma sens i czy to dobry pomysł, nie wiemy, ale jeździliśmy elektrycznym jonikiem, koną. I to są dobre samochody, przyjemnie się nimi jeździ. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o nowym Maserati MC20. To przepiękne, tu chyba nie ma zbyt wielu wątpliwości. Auto ma centralnie umieszczony, podwójnie doładowany silnik V6 o pojemności 3 litrów i mocy 620 koni. Wnętrze też jest fajne, choć bardziej tradycyjne niż się spodziewaliśmy. I niewykluczone, że to się naprawdę nieźle będzie sprzedawało. Cena, ciut ponad milion złotych, może się wydawać ceną zaporową. Ferrari Portofino można za tyle kupić, Huracana nawet taniej, Ale ani jedno, ani drugie nie brzmi tak cudownie i też jakoś tak skromniej wygląda to Maserati. Przynajmniej naszym zdaniem. Kolejna porcja motoryzacyjnych ciekawostek już za tydzień, a teraz sprawdzimy przed zakupem auto używane. Partnerem tego działu jest firma Prodigtech, czyli producent mierników lakieru oraz firma Autodna, umożliwiająca sprawdzenie auta używanego po numerze VIN. Takiego sata leona mamy dzisiaj na celowniku 2016 rok. Niezłe wyposażenie i bardzo mały przebieg. 65 tysięcy kilometrów. Auto jest zarejestrowane w Polsce. W opisie nie jest bezwypadkowe, tylko nieuszkodzone, więc zadzwonię co mi szkodzi, może się czegoś dowiem. Chcesz kupić auto? Wybierz jeden. Chcesz sprzedać lub wymienić? Dzień dobry, Czeka auto. czy mogę pomóc? Dzień dobry, panu. Jestem zainteresowany jednym samochodem, który znalazłem na Automoto. Mhm. I chciałbym się dowiedzieć, czy on jest bezwypadkowy, dlatego że tutaj nie jest ta opcja zaznaczona. Już sobie na ten samochód, chciałem jednak zapytać, jak się mogę do pana zwracać, bo widzę, że po raz pierwszy pan do nas dzwoni. Moje imię Kamil. Jacek. Jacek. Bardzo miło pani Jacku, dziękuję za kontakt. A z jakiej miejscowości Pan dzwoni? Proszę Pana, ja chciałem się tylko dowiedzieć się a propos tego samochodu. Jakby mógł Pan, że tak powiem udzielić o nim więcej informacji, to będę jaki bardzo wdzięczny. Jakie to samochód? Znaczy pytałem tylko dlatego, żeby sobie zlokalizować najbliższy oddział dla Pana. Znaczy ja jestem zainteresowany konkretnym samochodem, który stoi w konkretnym miejscu. To jest Seat Leon, który stoi w Piasecznie. A widział Pan go już w Piasecznie? Nie, nie widziałem go w Piasecznie. To może nie stać w Piasecznie. E, jaki rocznik? 2016 Jaki przebieg? 65 378 km. Dobrze. No to tak. Samochód sprowadzony jest z Niemiec. Mhm. W Polsce po drugim właścicielu. Samochód jest bezwypadkowy. Z mhm. tego tak co widzę, żaden z elementów nie był powtórnie lakierowany na ten moment mechanicznie, żadnego wkładu finansowego również nie wymaga. Okej, okay, czyli rozumiem, że można go sobie pojechać, obejrzeć. Pan by chciał dzisiaj do nas podjechać, czy do na zobaczyć ten samochód, panie Jesz... Jacku? Jeszcze nie wiem. Jeszcze pan nie wie. A będę mógł ewentualnie do pana odzwonić, się zapytać? Jeśli to nie problem, to wolałbym nie. Dobrze. No to w takim razie, panie Jacku, jak będzie pan tutaj zainteresowany przyjazdem do nas, no to prosimy, żeby pan się z nami skontaktował, dobrze? Oczywiście. Dziękuję, do widzenia. Dobrze. Dziękuję bardzo, do widzenia. To teraz przyszła pora na sprawdzenie auta w bazach AutoDNA. Wpisujemy numer WIN i generujemy raport, z którego wynikają dwie ciekawostki. Pierwsza jest taka, że to auto z Niemiec, a raczej że to właśnie w tym kraju auto miało szkodę. Druga jest taka, że to bardzo duża szkoda 20-30 tysięcy euro, więc firmie ubezpieczeniowej nie opłacało się tego auta naprawiać. Odpuszczamy w takim razie i przechodzimy do kolejnego samochodu, hybrydowej Toyoty Auris z 2017 roku. Ten samochód sprzedawany jest przez salon Toyoty w dodatku w ramach programu Pewne Auto. Znam ten salon, byłem tam kilka razy i mają dobry towar. Od sprzedawcy od razu dowiadujemy się, że samochód miał dwie szkody. Opisał mniej więcej, jaka była ich natura, co mi wystarczyło, by nie skreślać tego egzemplarza. Jednak to będzie na tyle ciekawe zlecenie, że nieco zmienimy dramaturgię. Ponownie korzystamy z bas DNA i generujemy raport, w którym odszukujemy dwie szkody. Pierwsza jest z 2018 roku 3 3500 zł, pewnie jakieś malowanie, bo na lampę zderzak kwota jest zbyt niska. Druga szkoda jest zestycz tego roku i jest już dużo grubsza, bo na 20-30 tysięcy złotych. Ale jest też dziwna, bo niby tylko uszkodzenie nadwozia z jednej strony, ale też uszkodzenie wnętrza, co najczęściej oznacza strzelone poduszki, pasy, Czyżby więc auto miało kolizję bokiem i doszło do strzału kurtyny? Czyżby samochodów było na rynku tak mało, że już i takie się pojawiają u dealerów z odkupu? Jadę na oględziny w takim razie. Chcę mieć trochę frajdy, więc najpierw obejrzę, potem zapoznam się z dokumentacją. Zaczynamy od złapania pierwszego wrażenia. Jest bardzo dobre. Szczegółowe oględziny, krok po kroku i mamy lekko odstający zderzak z przodu. Tutaj ta szczelina też mogłaby być ciut równiejsza, choć Toyota potrafi wypuścić z fabryki auta gorzej spasowane. Ale reszta zastrzeżeń nie budzi. Listwy na drzwiach równe, góra na tej samej wysokości, jedna ryska na zderzaku z tyłu, cała reszta idealna, niemal jak nowa, bez wgniotek, zadrapań. Więc na razie jest nieźle. Pomierzmy auto w takim razie. Toyota, jak większość aut japońskich i koreańskich, za wyjątkiem Nissana, nie jest ocynkowana. Wzór z dachu to około 100 mikronów, sporo, ale to biała perła. Malowana była lewa strona nie tylko uszkodzony kiedyś błotnik, który został wymieniony, ale również drzwi, kolejne drzwi, a nawet błotnik z tyłu. Czemu? Bo to biała perła. Takim lakierem trudno pomalować jeden element, tak by się wyraźnie nie odcinał, stąd najczęściej malowana jest cała strona i jest spokój. A w japońskim samochodzie grubszy lakier to jak na loterii wygrać, więc to była ta mniejsza szkoda. A z drugiej strony? Tutaj lakier jest równy i nic nie wskazuje, by auto było lakierowane. Pod maską Fabryczny Porządek obydwie lampy są z października 2017 roku, więc nie były wymieniane. Auto wyprodukowano w grudniu, zamontowano je w fabryce. Cała reszta pod maską bez zastrzeżeń skąd ta gruba szkoda w takim razie obejrzyjmy wnętrze. Na fotelu kierowcy jest delikatny ślad po poprzednim właścicielu, na lamówce pasy są oryginalne, konsola również, obudowa słupków nie była demontowana ani z jednej, ani z drugiej strony. Kratki bez śladów podważania, tak jakby ich nikt nigdy nie demontował, by się dostać do śrub trzymających konsolę. Zresztą, gdyby ją wymieniono, to na pewno nie na taką ze skazą, tylko na nową. Jeśli strzeliłyby tu poduszki, to na pewno trzeba by zdemontować podłokietnik i całą tę osłonę. To właśnie pod nią jest sensor poduszek, ale tu nie ma śladów ingerencji. Znajduje je za to na poduszce kolanowej, była ściągana. Nowe jeszcze z folią jest też radio. O co tu chodzi, domyślają się Państwo? A po tym zdjęciu? Czy widzą Państwo ten niezbyt ostry nadmiar kurzu obok zegarów? Takie dziwnie brudne miejsca znajduje jeszcze w trudno dostępnych zakamarkach, i to one są odpowiedzią na pytanie, co tu się wydarzyło. Jaką szkodę miało auto? Ten kurz to tak naprawdę albo proszek daktyloskopijny używany przez policję, albo proszek z gaśnicy użytej przez złodzieja do zatarcia śladów. Auto próbowano skraść bez powodzenia, na szczęście. Złodziej uszkodził kilka elementów wnętrza, zanim się poddał. Radio, m.in. oraz moduł immobilizera. To właśnie te elementy, łącznie z wkładkami zamków, kluczykami, komputerem zostały w tym samochodzie wymienione i to właśnie tę szkodę znaleźliśmy w raporcie. Wracając do Aurisa, kilka wymagających przetarcia miejsc to jedyne zastrzeżenia. Auto jeździ jak nowe, wygląda w sumie też bez zastrzeżeń. I co ważne ma miało, bo zostało sprzedane bardzo mały przebieg, niecałe 30 tysięcy kilometrów. Nie wiem czy Państwa ten Seat Leon też zaintrygował, mnie tak. Nie na tyle, żeby pojechać tam samemu, ale na tyle, żeby wysłać tam współpracownika, żeby się zorientował, czy ten samochód jest po wypadku, po powodzi, czy może po pożarze. Po wypadku, prawdopodobnie po dachowaniu, samego dachu Jarkowi nie udało się zmierzyć, bo auto było na takim najeździe, była niedziela, nie było komu tego zrzucić z tego najazdu, ale przynajmniej kluczyki się znalazły. Mamy sporo szpachli na słupkach A, zarówno z lewej jak i prawej strony. Sporo szpachli wszędzie, gdzie dało się sięgnąć miernikiem, liczne ślady rozbierania w kabinie, odstające osłony, obudowy słupków, odstająca podsufitka, i tak dalej, i tak dalej. To tyle na dziś, pięknie dziękuję. Jeszcze zaproszę Państwa do linków w opisie filmu, do oficjalnego sklepu firmy Prodigtech, do wspierających nas Optifinance, to jest firma od usług finansowych, kredytów i leasingów, oraz zabezpiecza auto, to jest firma od zabezpieczeń antykradzieżowych, oraz oczywiście do linku prowadzącego do specjalnej podstrony z kodami rabatowymi od firmy AutoDNA, dzięki którym Raport można sobie kupić taniej. I jeszcze jedno na koniec, nasze redakcyjne auto, film, filmy są już tak na dobrą sprawę prawie gotowe. Nawet nagrałem takie mało zgrabne intro. Proszę zobaczyć. Dzień dobry państwu, Jacek Balkan. To mój debiut w roli blogera, YouTubera. Zazwyczaj jak stoję przed kamerą, to doskonale wiem, co mam powiedzieć. Za kamerą stoi ktoś, kto dba o to, żeby to było w miarę ostre i w miarę, żeby mnie było słychać. Dzisiaj jestem sam własne podwórko. Dzień dobry. I zapraszam na spotkanie z samochodem, który jest już u mnie pod domem od pewnego czasu. Samochodem, który bardzo polubiłem i samochodem, który naprawdę bardzo często zabieram na przejażdżki. Słaby w tym jestem lepszy nie będę, ale. Motodziennik Ekstra, pewnie nawet kilka, już niedługo. Kłaniam się pięknie i do zobaczenia w kolejnym odcinku, już za tydzień. I w Motodzienniku Ekstra już niedługo.